Po zderzeniu z samochodem marki Peugeot nie żyje 46-letni motocyklista. Wręczono awanse i odznaczenia. Leszczyńscy strażacy świętowali Dzień Strażaka, tym razem bez obecności gości, obecności służby zmianowej i odznaczonych oraz awansowanych osób. 6 ofert wpłynęło na przetarg dotyczący przebudowy ulicy Wilkowickiej, który został ogłoszony przez miasto. Wszystkie są poniżej kwoty, jaką miasto przeznaczyło na ten cel. W czwartek 13 maja leszczyńscy radni spotkają się na 38. sesji Rady Miejskiej. Początek obrad w systemie zdalnym o godzinie 12. Można je oglądać na żywo, wchodząc na stronę leszno.pl na e-sesja. Retransmisja obrad w telewizji Leszno. Do 2 niebezpiecznie wyglądających zdarzeń doszło we wtorek koło południa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Korcza i Dobrowskiego w Lesznie. 73-letnia kobieta trafiła do szpitala. Na przełomie maja i czerwca w powiecie leszczyńskim stanie mobilny punkt szczepień, którym podawany będzie jednodawkowy preparat Johnson & Johnson. Na razie nie jest znana dokładna lokalizacja punktu. Leszno wydaje ogromne pieniądze na pomoc społeczną. Zwiększające się potrzeby to niestety znak czasu, powiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Donata Majchrzak-Popławska, przedstawiając radnym z Komisji Społecznej raport za 2020 rok. Policja ostrzega o fake newsie krążącym po Facebooku o kilkunastu osobach, które zmarły po podaniu szczepionki na COVID-19. To nie tylko nieprawdziwa informacja, ale także pierwszy krok do utraty pieniędzy. Trwa 18. tydzień bibliotek. Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu zaprasza na wirtualne wycieczki i warsztaty plastyczne.